No mówiąc, wątek kulinarny. To jest blok, jeżeli ktoś jest głodny, to niedobrze, bo to jest blok właśnie kulinarny programu. Chciałem powiedzieć, że... Patriarchat. Chciałem opowiedzieć parę słów o patriarchacie. Ponieważ patriarchat oczywiście upada i niestety mieliśmy tysiące lat, rządziliśmy, niestety poszło, ale wydaje mi się, że nie jest jakąś zbrodnią, jeżeli wyrażę ubolewanie nad tym, że to się dzieje, bo jestem mężczyzną, przecież nie będę kibicował przeciwko własnym rządom, byłoby sensu. W każdym razie wydarzenia tegoroczne niestety jeszcze gorzej, jeszcze w gorszym świetle pokazują rządy mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy jedzą mięso i zwłaszcza tych, którzy są zapewni swoją potencję poprzez jedzenie różnych jaszczurek na targach. Jak wiemy, po pierwsze wiemy, że wirus z Wuhan powstał w laboratorium chińskim, to jest jakby oczywiste, ale oficjalna wersja głosi, że powstał na tym nieszczęsnym targu, ponieważ żółci, co prawda, mężczyźni, heteroseksualnie się domyślam, chcieli zwiększyć swoją potencję i dlatego jedli te wszystkie dziwaczne rzeczy z tego targu. I to jest smutne, także to nie jest dobre dla nas, mężczyzn, ale... Ale myślę, że jeszcze powrócimy i o tym opowiada ta piosenka. Ta piosenka jest piosenką nie tylko... Może wielu młodych ludzi czuje, że nie może mówić o mięsie, że jedzą mięso. I ta piosenka jest piosenką pewnej dumy o tym, że nie tylko jem mięso, ale jem mięso tak jak mój dziad i ojciec. I o tym to opowiada. I w związku z tym chcę zaśpiewać niczym Ricky Havens, Woodstock. Freedom, freedom, freedom. Oh, freedom, 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 oh! Czas są trudne dla kogoś takiego jak ja, który czasem lubi spać, czasem lubi chlać. Browara na murku nie zrobisz, papierosa w pociągu też, chcą z nas zrobić francuskie pieski, tak już jest. Żeby chcieli wspominać dawne dni, gdy razem kaszankę z bekonem ciskaliśmy, ale jest jedna granica, której nigdy nie przekroczę, gdy każą mi dziś jeść z buraka czerwonego kotlet. Może to staromodne, może w stolicy to nie jest cool, lecz tak jak mój dziad i ojciec, z dumą mówię tu, uwaga, mięso, ja jem często. Wołowinę, zielęcinę, daj mi ją, jeszcze żyje mięso, ja jem często. Wołowinę, zielęcinę, daj mi ją, jaką dziewczynę. Spotkałem dziewczynę z buzi jak anioł. Powiedziała mi, że jest weganką. W drugim zdaniu, no przyjaciele moi, nie mogłabym zrobić krzywdy im. Mówię, że jak małe ich nie będziesz jeść, to nikt nie będzie hodował ich. I gdzieś krowa, która nigdy nie zrobi mu. Jest kogut, który nigdy nie zapieje. Kukuryku. Jest świnia, która nigdy nie będzie rumkać miło, bo jak ich nie zjesz, to ich nie będzie. Miła dziewczyno, gdy w końcu się nachyliłem, by jej buziaka dać, ona mówi, och, jestem taka zmęczona, muszę po 16 godzin spać. Mówię jej, mięso, ja jem często. Wołowinę, zielęcinę, daj mi ją, jeszcze żyje mięso, ja jem często. Wołowinę, zielęcinę, daj mi ją, jaką dziewczynę, eju! Z biegiem lat nic
nie poradzę, upodabniam się do własnego taty. Nie, nie jestem seksistą, jestem dżentelmenem starej taty. Z biegiem lat nic nie poradzę, upodabniam się do własnego taty. Nie, nie jestem seksistą, jestem dżentelmenem starej taty. Teraz jest moment, gdzie ewentualnie możecie krzyknąć ci, co jedzą mięso na sali. Będę wymieniał rodzaj mięsa. Oczywiście tylko ci, co jedzą mięso. I możecie powtórzyć za mną. Ja zrobię... Lepiej wam pokażę, jak to leci. Później powtórzymy to i to nas połączy w pewnej takiej kosmicznej więzi, która ostatecznie jest i... Osiągniemy głębszy stan zrozumienia i nirwany, co jest ostatecznie celem tego koncertu. Więc ja najpierw to zrobię sam. Uwaga. Daj nam wołowiny, wołowiny, cielęciny, cielęciny, wieprzowiny, wieprzowiny, koniny. Koniny, okej? Okej? To nie działa w ogóle. Potrzebujemy jeszcze jedną sylabę na tą koninę. Jak ktoś ma dodatkową sylabę do koniny? Słuchajcie. Konie to są jedyne zwierzęta, które szanuję i też bym nie zjadł w sumie. No. Uwaga, też raz, jeżeli tak rozumiem, że wiecie, co macie robić, bo ja nie bardzo, więc pójdźmy z tą częścią programu. Daj nam wołowiny, wołowiny, cielęciny, cielęciny, wieprzowiny, wieprzowiny, maliny? Nie. Czemu? Bo mięso jajem często. Wołowinę? Cielęcinę, daj mi ją. Jeszcze żyje mięso jajem często. Wołowinę? Cielęcinę, daj mi ją. Jeszcze żyje. Ja jem mięso często, daj mi mięso gęsto. Wołowinę, cielęcinę, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Ja jem mięso często, daj mi mięso gęsto. Wołowinę, cielęcinę, daj mi ją, póki jeszcze żyję, bo jemy mięso często. Możemy zrobić małą przerwę, nie wiem, czy to jest sens właśnie. Czy jest sens robić przerwę, czy nie? A potrzebujesz? Przerwę? Nie, nie, graj. Nie ma problemu. Graj, graj. Przecież chcę zapalić. Chciałem zapalić, jak naprawdę. Słuchajcie, nie potrzebujecie przerwy bardzo? Nie jest tak, że potrzebujecie bardzo przerwy? Bardzo, bardzo. Nie, nie, bo chodzi o to, nie, bo to się rozwali wtedy wszystko, a tutaj... Przerwę, chcesz, wszystko... Nie, bo nie, bo się rozteguje impreza. Tylko, że musimy wyjść, będziemy stać w grupie, przyjdzie policja. Słuchajcie, ta piosenka zajęła 3 razy z rzędu ostatnie miejsce na liście przebojów Radia Wnet. Jeżeli słuchacze Radia Wnet mnie słuchają, nie wiem, czemu mieliby mnie słuchać u licha. Pozdrawiam Radio Wnet. Także, ale to dobrze robi, że tak powiem, reputacji tej piosenki, bo ta piosenka jest właśnie opowiada o... O tym, że... Nie zawsze mamy szczęście w tym życiu. Ewidentnie ta piosenka nie ma żadnego szczęścia w swoim życiu radiowym i... Wiem, że ta piosenka znowu ma się pojawić na liście, nie głosujcie na nią. Taka jest moja prośba. Piosenka się nazywa Ironia, której nie odbiję. Wziął przed laty kredyt franka, poczuwałem trochę w fors. Pytam się kumpla mojego z pracy, czy nie pożyczy mi 100 zł. On mówi pewnie, czemu nie od razu 100 tysięcy? Mówię świetnie, nie potrzebuję więcej pieniędzy. Przychodzę na drugi dzień i pytam, gdzie kasa. On spojrzał na mnie jak na wariat,
Żartowałem, to sprawa chyba jasna. O, czyżby znowu zdarzyła mi się ta sama akcja? To chyba ta ironia, której nie łapię. Ludzie mi mówią rzeczy, ja tylko po głowie się drapię. Czy to ironia, której nie kumam? Ktoś mnie nazwał dzisiaj mistrzem, mistrzem czego? Nie wiem. Siedzę i dumam. Siedzę i dumam. Scooby-Doo-Bia. Siedzę i dumam. Tak piękna jest ta dziewczyna, uprawiać miło z nią tak marzę. Odważyłem się zaprosić ją do siebie. Ona mówi pewnie, jeszcze koleżanki przyprowadzę. Radośnie posprzątałem w domu, świeczki zapaliłem. Włączyłem nastrojową muzę, już spodnie ściągnęłem. Jej wciąż nie było, więc zadzwoniłem. Ona tylko parsnęła śmiech. Przecież jaja z ciebie człowieku robiłem. Ta ja sobie jaja przeziębiłem. To chyba ta ironia. Której nie łapię. Wow. Ojej. Nie, to nie jest to byt. To ironia. Nie. O jest. Nie, to jeszcze nie jest. Ale jaja. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło. Dobry. Nie, znowu. O kurwa. Coś. Drugą ręką. No, nie, ja wiem, to wygląda jak sztuczka magiczna, ale...